Cześć, witam wszystkich. Ja jestem trochę z takiego anty-startupu, tak? To znaczy, my nie mamy strony internetowej, nie mamy marketingu, nie mamy APEK. Mamy dwa produkty za to, które się sprzedają. Znaczy, stronę mamy, tylko ona jest tak zrobiona, żeby konkurencja się bardzo nie dowiedziała, co robimy. Natomiast na tej stronie również rekrutujemy. Tak, koniec autoreklamy. Mówimy o Internet of Things. My się zajmujemy w Homersoft tworzeniem tak naprawdę software'u do łączenia rzeczy. Oczywiście jest, ja przepraszam, prezentacja jest po angielsku, to jest taka trochę moja oszczędność czasu, tak? Już postanowiłem sobie, że wszystkie rzeczy, jak robimy, to robimy raz i nie będziemy ich przepisywać. No, myślimy o działaniu szerszym niż lokalne krakowskie, więc jakoś tak ten angielski, ale będę mówił po polsku. Myślę, że taki miks jest ok. My tworzymy software dla łączności rzeczy. Tak naprawdę okazuje się, że te rzeczy głównie się łączą software'em, że na dzisiaj oczywiście jest fizyczność, ale pies pogrzebany tak naprawdę jest w tym software'ze. Więc postaram się trochę usystematyzować tą całą wiedzę na temat software'u do Internet of Things, do łączności, którą wypracowaliśmy i chciałbym się z wami z tym podzielić. No więc na czym polega łączność w Internet of Things? Tu jest takie porównanie, taka różnica, mamy takiego laptopa, on pobiera około 15 W mocy w sumie prądu i ma Wi-Fi, takie typowe Wi-Fi 50 megabitów na sekundę. I na czym polega łączność tego laptopa ze światem? No, on tą łączność utrzymuje cały czas, tak? Czyli ta łączność jest w trybie takim, mówimy o tym trybie, że to jest tryb streamingowy, to znaczy te dane płyną cały czas w jedną stronę i w drugą stronę i ten strumień danych w zasadzie jest nieprzerwany. No i to jest taka łączność klasyczna, do tego jest zaprojektowane Wi-Fi, do tego są zaprojektowane takie technologie jak DSL, czy jak technologia przesyłania danych w łączach telewizji kablowej, czy jak chociażby technologia HSPA, którą dzisiaj w telefonach komórkowych w zasadzie wszyscy używają. Czym się różni łączność w Internet of Things? Ja tutaj mam taki prototyp czujki ruchu i ta czujka ruchu to tu widać jest pokazana elektronika mniej więcej jak to tej czujki ruchu wygląda. Na czym polega główna różnica? Główna różnica polega na poborze mocy. Otóż ta czujka pobiera, też się łączy ze światem, z internetem, jest bezprzewodowa, tylko że ona potrzebuje milion razy mniej energii na utrzymanie tej łączności niż ten laptop, tak? Czyli przesuwamy się o 6 rzędów wielkości w skali energetycznej. Przesuwamy się do poziomu takiego, że możemy mieć, to jest komputer, to jest tak naprawdę wyłącznik do światła, ale w środku jest mikroprocesor, jest software, jest nadajnik radiowy i to jest wszystko napędzane, to jest bezprzewodowe, łączy się i to jest również bezbateryjne, to znaczy to jest napędzane siłą ludzkich mięśni. W momencie jak ja naciskam, to widać jak świeci i klika, to że ja naciskam, to tu jest mikroelektrownia, która tam się magnes przesuwa w takiej cewce, w której jest indukowany prąd, ładuje się kondensator i z tego prądu, który naładuje kondensator na wskutek tego, że ja sobie tutaj kliknę, tego prądu wystarcza, żeby pobudzić ten procesor, uruchomić software w tym procesorze. Ten software uruchamia nadajnik, wysyła ileś tam pakietów, powtarza te pakiety kilka razy, żeby mieć pewność, że one na pewno dojdą. No i tam gdzieś z drugiej strony jest odbiornik, który te pakiety odbiera i wie, że aha, ja nacisnąłem, to znaczy, że trzeba światło zaświecić. To jest ten drugi koniec skali, który okazuje się, że jest bardzo fascynujący, ponieważ tego typu technologie pozwalają tworzyć rozwiązania, w których te rzeczy po pierwsze są
connected, tak, połączone i mogą między sobą informacje różnego rodzaju wymieniać, a po drugie one są zupełnie niezależne, one mają taką cechę wolności w sobie, taki freedom, prawda, nie ma baterii, to żyje wiecznie, a mimo to żyje, tak, czyli utrzymuje łączność z resztą świata. Bliżej mikrofon, ok? Teraz lepiej. No więc ja tutaj mam, wybrałem 5 protokołów radiowych z tego spektrum low power, tak, czyli takich niskoenergetycznych, ponieważ w zasadzie wokół tych protokołów radiowych skupia się większość aktywności świata określanego dzisiaj jako Internet of Things. Typowo przy mocach, którymi tutaj operujemy, czyli mocach na poziomie mikrowatów, możemy osiągać zasięg takiego jednego hopa radiowego w granicach kilkudziesięciu metrów. To może być 10 metrów, to może być 200 metrów, ale to są jakieś tam dziesiątki metrów uśredniając. No i te urządzenia jakoś muszą się takimi dość krótkimi hopami gdzieś tam te dane między sobą przemieszczać i koniec końców te dane trafiają do czegoś, co już jest na sztywno zasilane, podłączone i mamy możliwość wejścia w rzeczywisty, ten tradycyjny internet. Zastanawiałem się, jak te protokoły sklasyfikować, podzielić, bo żeby tą wiedzę wam w jakiś sposób bardziej uporządkowany przekazać. I pierwszy podział, jaki mi przyszedł do głowy, to jest podział na takie 3 klasy tych protokołów. Pierwsza klasa to są protokoły, które można nazwać, że są otwarte. Otwarte to znaczy, że standard, w jakim te urządzenia pracują, jest opublikowany. Każdy może przyjść, wziąć ten standard i budować układy, które są kompatybilne z tym standardem, albo może kupić te układy u więcej niż jednego wendora, więcej niż jednego producenta. Więc jeśli chodzi o te otwarte, wielowendorowe standardy, no to w zasadzie z najpopularniejszych mamy do czynienia z Bluetooth Low Energy, nie mylić z klasycznym Bluetoothem, to za chwilę wytłumaczę dlaczego, Zigbee i 6LowPan. Te wszystkie akronimy będę dalej rozwijał. Mamy grupę protokołów, które są zamknięte w tym sensie, że na przykład są kontrolowane przez jednego wendora, to znaczy, że jest tylko jedna firma na świecie, która produkuje układy w danym protokole pracujące. I tutaj przykładem jest Ant, przykładem jest Z-Wave i przykładem jest N-Ocean. No i jest cała masa, nie wiem, kilkuset pewnie albo nawet więcej protokołów tak zwanych proprietary, czyli takich, które w ogóle nie są opublikowane, ktoś do czegoś je używa. Po prostu no, fale radiowe mają tą cechę, że każdy je może nadawać i odbierać i może sobie określić język, w jakim to robi. Mówiąc dalej o protokołach radiowych, zawsze mamy do czynienia z czymś, co jest w świecie wireless odpowiednikiem nieruchomości, tak? W świecie fizycznym to, co w zasadzie na dzisiaj zawsze, czego rośnie wartość, to są nieruchomości, tak? Jak ktoś nie wie, w co zainwestować, a ma dużo pieniędzy, to inwestuje w nieruchomości, jest pewien, że na tym nie straci, tak? I w zasadzie ta strategia inwestycyjna się sprawdza. Jeśli chodzi o inwestowanie w fale radiowe, to myślę, że to się jeszcze lepiej sprawdza, ponieważ zarówno nieruchomości są ograniczone powierzchnią kuli ziemskiej, tak, bo to jest jedyna planeta, na której na dzisiaj jesteśmy w stanie egzystować. I tak samo jeśli chodzi o radio, to tu mamy ograniczenie tak zwanego pasma, tak. To pasmo dotyczy częstotliwości fal elektromagnetycznych i tak się okazuje, to jest fizyka, fizyczność świata, w którym żyjemy, że tylko bardzo wąski wycinek tego pasma nadaje się do tego, żeby zdalnie przekazywać informacje. Częstotliwości niższe wymagają długich anten, na przykład stosuje się łączność z łodziami podwodnymi, tam antena ma długość kilku kilometrów, którą łódź podwodna za sobą ciągnie. Tak? No to nie bardzo by się nadawało do noszenia w kieszeni na przykład. Z drugiej strony częstotliwości wyższe to już są częstotliwości, które są na przykład blokowane przez obiekty stałe typu ściana. Tak? No, laser przez ścianę nie świeci, żarówka przez ścianę nie świeci. Radio to jest taka częstotliwość pośrodku, która
która przenika ściany i stąd jest fajna do tego, żeby te urządzenia takie autonomiczne się między sobą łączyły. No i teraz w związku z tym wszyscy chcą tego radia używać i w tym radiu jest masę konkurencji, jest wojsko oczywiście, które chce ze sobą się łączyć, jest telewizja, jest klasyczne radio, są krótkofalówki, są telefony komórkowe, każdy chce mieć trochę pasma, im więcej ma tego pasma, tym więcej informacji może przesyłać. Więc jeśli chodzi o Internet of Things, to można powiedzieć, że mamy trzy pasma na dzisiaj takie powszechnie wykorzystywane do dyspozycji. Pierwsze pasmo to jest pasmo 2,4 GHz, to samo, w którym działa klasyczne Wi-Fi. I w tym paśmie działają te wymienione tutaj cztery protokoły, czyli Bluetooth Low Energy, ZigBee, 6LoWPAN i ANT. Mamy pasmo bardzo popularne, tak zwane sub-gigahertz. Dlaczego jest bardzo popularne? Dlatego, że w paśmie sub-gigahertz, czyli to jest rzędu tam 800, kilkadziesiąt, 900 megaherców, dużo łatwiej te fale radiowe przez ściany przenikają, czyli trzeba użyć mniej energii, żeby uzyskać dalszy zasięg w obiekcie zabudowanym, nie tylko w otwartej przestrzeni. I tutaj też mamy, kilka się powtarza, tak? ZigBee i 6LoWPAN to są protokoły, które zarówno w 2,4 GHz, jak i w sub-gigahertz mogą pracować. Jest jeszcze Z-Wave i jest protokół Notion. No i trzecie pasmo, takie bardzo popularne w zasadzie, to jest jeden kanał, który mamy dostępny, to jest 433,92 MHz i ten kanał, no tam piloty samochodowe, jakieś takie proste urządzenia, pilot do gniazdka, który tam włącza, wyłącza lampkę nocną, można kupić w Castoramie na przykład, to działa na 433. I tutaj, jeśli chodzi o te częstotliwości, to sytuacja jest taka, że pasmo 2,4 i ten kanał 433 to są częstotliwości zunifikowane globalnie. To najlepsze pasmo, jeśli chodzi o właściwości fizyczne, czyli sub-gigahertz, niestety ma taką wadę, że co kraj, to regulator przydziela trochę inną częstotliwość na kanały dostępne do tego, żeby te things się ze sobą komunikowały. I w tym paśmie sub-gigahertz mamy taki problem, że jak ktoś robi urządzenie na przykład Z-Wave, to musi mieć inny trochę rewizję układu transceivera na Europę, trochę inny na Japonię, trochę inny na Stany, jeszcze trochę inny na Australię. Stąd no, to powoduje pewne trudności w rozprzestrzenianiu się tej technologii. Po kolei teraz te pięć protokołów, które wydaje mi się najistotniejsze są, żebyście mieli orientację, do czego je można używać. Bluetooth Low Energy to jest protokół, który jest jednym z moich wielkich faworytów. Nie mylić z Bluetoothem klasycznym. Bluetooth Low Energy z Bluetoothem klasycznym ma w zasadzie tylko wspólną nazwę. To jest oryginalnie protokół o nazwie WiBri, opracowany przez Nokia i następnie adoptowany przez Bluetooth SIG, czyli Special Interest Group, to jest grupa firm, które wspólnie pulują patenty, tak, którymi dzielą się i między sobą i pozwala to tworzyć urządzenia, które są ze sobą kompatybilne i tak dalej. O co chodzi w Bluetooth Low Energy? Do tej pory mieliśmy, Bluetooth się najczęściej ze słuchawką taką do ucha kojarzył, albo ze słuchawkami stereofonicznymi i słusznie. To był protokół streamingowy, czyli tak jak Wi-Fi. On przesyłał cały strumień danych, można było audio przesyłać, czy jakiś tam, no nie wiem, nawet download z internetu też przez Bluetooth się często realizowało. No i była wersja 1 tego Bluetootha, potem 2, trochę szybsza, potem 3, jeszcze trochę szybsza i tam miała ciekawe cechy. Po czym wszedł Bluetooth Low Energy, który jest zupełnie innym protokołem niż Bluetooth. Tutaj myślę, że dość złą robotę ten Bluetooth Special Interest Group zrobił, bo ludzie w zasadzie nie bardzo rozróżniają, który Bluetooth jest do czego i który z którym zadziała, bo nie każdy z każdym działa. Więc wymyślono Bluetooth 4. Bluetooth 4 to jest tak zwany Bluetooth dwumodowy. Tryb pierwszy tej czwórki to jest to, co do tej pory było 1, 2, 3. Tryb drugi Bluetootha 4 to jest Bluetooth Low Energy. I gdzie się to stosuje? No to się stosuje najczęściej w smartfonach, tak? Na dzisiaj czy w nowych laptopach. Na dzisiaj w zasadzie każde tej klasy urządzenie ma Bluetootha 4, co znaczy, że jest dwumodowe, że potrafi działać z Bluetoothem klasycznym i z Bluetoothem Low Energy. Natomiast
urządzenia tego typu, jak na przykład niskomocowa czujka ruchu, albo typu takiego jak znany z Kickstartera zegarek Pebble, to one działają na Bluetooth Low Energy. Ten zegarek ma tą zaletę, że on działa tydzień bez ładowania, tak? To jest jak na urządzenie elektroniczne z baterią w środku, które jest inteligentne, always on, wyświetla i tak dalej, to ten tydzień to jest wynik, no naprawdę budzi szacunek. Dlaczego taki wynik? No właśnie dlatego, że tu jest Bluetooth Low Energy. Teraz, żeby ten zegarek działał ze smartfonem, to ten smartfon musi mieć Bluetootha 4, tak? Czyli musi potrafić się przełączyć w ten tryb low energy. Na czym polega low energy w Bluetoothie? Polega na tym, że zresztą tak jak we wszystkich tych niskomocowych protokołach, nadajnik pracuje przez ultra krótki czas. Tu nie ma czarów, to znaczy sam proces nadawania wymaga energii, natomiast im krócej to robimy, tym mniej tej energii zużyjemy. W Bluetoothie Low Energy najkrótszy pakiet przetransmitowany może trwać poniżej 1 milisekundy, czyli jak już na joule sobie przeliczymy, to ilość skonsumowanej energii tutaj jest bardzo, bardzo mała. Bluetooth Low Energy ma taką zaletę, że pozwala budować energooszczędne odbiorniki również. Odbiornik, jeśli chodzi o pobór energii, to jest bardzo trudne zagadnienie, ponieważ odbiornik nie wie, kiedy ma słuchać, w związku z tym on powinien w zasadzie słuchać cały czas. Jak słucha cały czas, to cały czas prąd pobiera, no i w zasadzie z niskomocowej teorii nici. Bluetooth to rozwiązuje low energy bardzo sprytnie. Otóż tam jest synchronizacja czasu nadajnika i odbiornika i one w procesie parowania umawiają się, ok, to ja będę nadawał co 1117 milisekund, a ty będziesz odbierał co 1111 milisekund. I one się budzą synchronicznie, tak? I wtedy następuje transmisja, idą spać i znowu się tam budzą za następne. Oczywiście jest cały protokół korekcji tego czasu, bo te zegary mogą chodzić trochę inaczej. Natomiast to jest świetna technologia do budowania energooszczędnych odbiorników. Druga zaleta Bluetootha Low Energy jest taka, że jak chcecie zbudować urządzenie, które bez żadnego pośredniego urządzenia współpracuje z iPhone'em czy z Androidem, to Bluetooth Low Energy w zasadzie jest jedyną technologią w zakresie Internet of Things, żeby takie coś uzyskać. Każda inna po prostu nie ma kompatybilnego radia po stronie telefonu. Wadą na dzisiaj Bluetooth Low Energy w zasadzie jest jedna wada, jest taka, że Android tego nie wspiera. To wynika z kolei z faktu, że Google zdecydował się przebudować stos bluetoothowy w Androidzie. Wcześniej do tej pory Bluetooth w Androidzie działał na bazie stosu BlueZee Linuxowego. W tym momencie to BlueZee zostaje z Androida wyrzucone i tam wchodzi zupełnie nowy stos bazujący na open source'owanym kodzie firmy Broadcom. Ja się spodziewam, że na Google I.O. w maju, czyli raptem za 2 tygodnie będziemy mieli announcement taki, że Bluetooth Low Energy w Androidzie działa. Na dzisiaj produkcyjnie działa tylko w iPhone'ie, jeśli chodzi o... I w Windowsie też, w Windows 8. Idąc dalej, mamy technologię Zigbee. Zigbee jest znane chyba najbardziej, czy zaczyna być znane właśnie z żarówek Philipsa. Żarówka Philipsa, Philips Hue, w środku ma radio Zigbee. Najważniejsze cechy Zigbee, jakie tutaj warto podkreślić, to Zigbee w odróżnieniu od Bluetootha jest siecią typu mesh, to znaczy Bluetooth wymaga bezpośredniej topologii gwiazdy, czyli jest jedno urządzenie w środku i wokół niego może być ileś tam urządzeń, które się z nim komunikują. Nie ma możliwości, żeby one podaj dalej sobie przekazywały pakiety z danymi. Zigbee z natury jest siecią typu mesh, czyli tam każdy potencjalnie węzeł może być skonfigurowany jako router i przekazywać pakiety dalej. Zigbee do tej pory potocznie jest postrzegany jako jakiś tam standard, natomiast w praktyce to nie jest żaden standard, bo to jest wyłącznie standard w warstwie 2, czyli w warstwie MAC, Media Access Layer. I to jest trochę tak, jak moglibyśmy powiedzieć, że standardem są litery alfabetu łacińskiego, natomiast nie ma w Zigbee
nie było do tej pory standardów języków, tak, którymi te aplikacje między sobą się porozumiewają. Czyli jedna mówiła po angielsku, druga w Swahili i nie bardzo się ze sobą były w stanie zrozumieć. Także do tej pory nie było żadnej gwarancji, czy wręcz była gwarancja, że kupując dwa urządzenia na Zigbee różnych producentów, że one między sobą nie zagadają, mimo że mają te same radia i działają w tej samej częstotliwości. Po prostu działały, miały inną warstwę protokołu aplikacyjnego zaimplementowaną. I tutaj się dużo zmienia. Największą zmianą jest właśnie żarówka Philipsa. Żarówka Philipsa Hue jest oparta o protokół aplikacyjny, który się nazywa Zigbee Lightlink, w skrócie ZLL. I ten Lightlink to jest o tyle, wydaje mi się, koń warty obstawienia, ponieważ jest wspierany przez dwie największe na świecie firmy w zakresie oświetlenia LED-owego, czyli Philips i Osram. To są na co dzień konkurenci, tak? ale zebrali się i razem wspierają ten standard, widząc w tym wartość dla obu stron, tak? Czyli niebawem będzie w sklepach, nie tylko w Apple Store'ach, notabene Hue wchodzi do sprzedaży w Amazonie 9 maja. Będzie można nabyć żarówkę z logiem ZLL, Zigbee Lightlink i będziemy wtedy wiedzieć, że ona działa z innym osprzętem Zigbee Lightlink, który możemy kupić od innego producenta. Lightlink jest standardem opublikowanym na zigbee.org, można sobie pójść, ściągnąć specyfikację, można kupić za $100 devkit Texas Instruments czy jakiejś innej firmy i to jest cała inwestycja, która jest wymagana do tego, żeby zrobić urządzenie kompatybilne z Lightlinkiem. Idąc dalej, mamy Z-Wave. Z-Wave jest historycznie chyba jednym z najstarszych protokołów, który możemy traktować jako jeden z protokołów Internet of Things. On jest głównie stosowany do automatyki domowej. Mamy bardzo dużo urządzeń na świecie już dostępnych w handlu detalicznym, które działają w protokole Z-Wave. Tu jest przykład takiego termostatu gałki do kaloryfera firmy Danfoss, który działa w oparciu o protokół Z-Wave. Na Z-Wave w zasadzie każde urządzenie, które sobie można wymyślić, jest do kupienia. Tak? Są na przykład karnisze do firanek, które się steruje Z-Wave'em i one potrafią te firanki przesuwać, odsuwać i zamykać. Są silniki do rolet, są nadajniki podczerwieni, no, cała masa urządzeń. Także jeśli myślicie o tym, żeby budować jakiś system na przykład automatyki domowej i chcecie, żeby on był najbardziej kompatybilny, czy miał największą siłę rażenia, w tym sensie, że dowolne urządzenie, czy najczęściej kupione urządzenie z nim zadziała, to Z-Wave jest dobrym wyborem. Z-Wave ma taką cechę jedną, o której warto powiedzieć, to jest sieć, która potrafi multihopować, do 5 hopów potrafi wykonać, natomiast to jest sieć, czy routing tam jest, bazuje na koncepcji source-based routing. Source-based routing to jest, ja to zawsze porównuję do multihopowego połączenia lotniczego. Jeśli lecimy z Krakowa na przykład do Australii, to mamy po drodze, nie wiem, ze dwie przesiadki i na tym bilecie jest dokładnie napisane, tak? Lądujesz w Warszawie najpierw, potem wsiadasz w samolot do Dubaju, w Dubaju do Singapuru, z Singapuru do Sydney i tam z góry, czyli u źródła wiadomo, którędy ten pakiet ma pójść, tak? I oczywiście jeśli nagle się okaże, że lotnisko w Singapurze jest zamknięte i nie przyjmuje samolotów, no jest wielki kłopot, tak? To znaczy ten pakiet nagle musiałby się jakoś sam zacząć orientować, co on ma zrobić, żeby do tego Sydney dolecieć. W przeciwieństwie do Zigbee, do Z-Wave'a są sieci klasycznie destination-based routing, czyli bardziej rozumiane jako list wrzucany do skrzynki. Ja wrzucając list do skrzynki piszę adres odbiorcy, wrzucam go do skrzynki i nie interesuje mnie, którędy on doleci, wiem, że on doleci. Tak? To jest kwestia już tej sieci transportowej, że ona wie, jakimi portami lotniczymi, jak po drodze go dostarczyć. Ta cecha source-based routing czasem bywa kłopotliwa, bo to tak naprawdę nadawca musi dokładnie znać topologię sieci, jeśli po drodze mu się te rutujące węzły przesuwają, to on się może w tym pogubić. I to jest jakaś tam wada, natomiast na pewno zasięg i szerokość oddziaływania jest,
jest zaletą. Protokół eNotion to jest protokół, o którym tutaj wspominałem. On jest, to też jest mój faworyt ze względu na tą niezależność energetyczną. eNotion to jest firma, która jest spin-offem Siemensa. To jest spin-off Siemensa, który został wystrzelony razem z całym pakietem patentów związanych z harvestingiem energii, tak? Czyli te wszystkie magnesy, cewki, kondensatory, które magazynują energię i tak dalej. To jest wszystko opatentowane dość mocno. Natomiast można w eNotion kupić gotowe urządzenia, taki Energy Harvester, jak tutaj jest narysowany, i z nim kompatybilne radio, i to jest dość niedrogie. Taki wyłącznik kosztuje w granicach 15 euro, tak? Czyli to jest porównywalne ze zwykłym wyłącznikiem minus dziura w ścianie, którą trzeba wiercić, i tak zwany per punkt, ile pan, panie elektryku, za punkt bierze, tak? No więc tutaj pan elektryk już za punkt nic nie weźmie, bo po prostu taki wyłącznik się przykleja do ściany i on działa, tak? Nawet baterii w nim nie trzeba. No to każdy klik ładuje na transmisję. No nie, on działa tylko wtedy, kiedy go klikamy. On nie potrzebuje działać, jak go nikt nie naciska, no bo wtedy nic nie wysyła. Znaczy, on nie wyśle heartbeatów, to znaczy na przykład ten kontroler domu, on nie wie, jak nie odbiera długo danych od wyłącznika eNotion, czy ten wyłącznik nie został ukradziony na przykład i już nie poszedł sobie gdzieś, tak? Natomiast do takich zastosowań typu włączanie światła, no to jest idealna technologia. Na bazie dokładnie tego samego mechanizmu jest zrobiona klamka do okna, tak, która raportuje pozycję, czy jest podniesiona, czy jest pozioma, czy jest zamknięta. Taka klamka kosztuje 40 euro, czyli też nie jakiś majątek. Nie wymaga ciągnięcia kompletnie żadnych kabli i wymiany żadnych baterii. Po prostu odkręcamy starą klamkę, wkręcamy nową do dowolnego okna. I te klamki nagle zaczynają raportować do systemu alarmowego, do systemu grzewczego, czy klimatyzacji, czy okno jest otwarte, czy jest zamknięte. eNotion też produkuje aktory, czyli urządzenia przełączające prąd, ale w tych aktorach eNotion w zasadzie nie ma nic przebojowego. eNotion jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o sensory, bo te sensory naprawdę mogą być takie swobodne, tak? Bez prądu, bez kabli. I na koniec chyba technologia, która zawsze zastanawiając się nad tymi protokołami Internet of Things, to pada pytanie tak, czy kiedyś może ten świat zostanie zunifikowany, bo tych protokołów na dzisiaj naprawdę jest dużo. Więc jeśli możemy mówić o czymś, co kiedyś może zunifikować, to szansę ma Six-LoWPAN. Six-LoWPAN to tak naprawdę jest IP6, poddane pewnym zabiegom pozwalającym przesyłać go siecią wirelessową o niskiej przepustowości przy bardzo niskim poborze energii. O Six-LoWPAN mówi się, że to jest tak zwana warstwa adaptacyjna IP6. Co ta warstwa adaptacyjna robi? Ona robi kompresję nagłówka. To jest bardzo ważne, nagłówek w IP6 jest dość duży. Jak go mamy przesłać tam w jakichś mikrodżulach energii, no to on powinien być krótszy. I ponieważ Six-LoWPAN bazuje na tej samej warstwie drugiej, na której bazuje Zigbee, gdzie długość ramki jest około 100 bajtów, może się zdarzać potrzeba, że chcemy przesyłać dłuższe pakiety, więc warstwa adaptacyjna Six-LoWPAN robi też fragmentację i defragmentację tych pakietów, czyli z jednej strony potrafi je rozebrać na krótkie ramki, a z drugiej strony poskładać. I trzecią cechą tej warstwy adaptacyjnej Six-LoWPAN jest mesh, to znaczy Six-LoWPAN zestawia się automatycznie w taką sieć kratownicową, która z natury rzeczy może być redundantna i tak naprawdę pakiet wysyłany jest adresowany, jak to normalnie w IP, przez podanie adresu docelowego i ten mesh już sam w sobie jakby potrafi się tak zorganizować, że wie, którędy ten pakiet ma dostarczyć. Czyli nie mamy takiej sytuacji jak w Z-Wave, gdzie to nadawca musi dokładnie podać trasę, którą pakiet ma przejść. Tutaj po prostu się adresuje tak jak list wrzucany do skrzynki i ten pakiet dojdzie. Dlaczego Six-LoWPAN moim zdaniem jest takie, znaczy ma szansę na unifikację? Z kilku powodów. Ten protokół ma z natury rzeczy największe możliwe bezpieczeństwo, które możemy uzyskać, ponieważ
Działają tam wszystkie dotychczas znane technologie, jeśli chodzi o zabezpieczanie transmisji w internecie, czyli w szczególności działa IPsec. My mamy klienta, jeden z naszych klientów, Homersoft, to jest firma, która produkuje oświetlenie przemysłowe do hal fabrycznych na przykład. I tam sterowanie taką lampą czy zespołem lamp opiera się na bazie tuneli IPsec, IPsec. Czyli tak naprawdę my od wyłącznika do żarówki rozpinamy regularne VPN-y, tak, którymi podróżują komendy wydające rozkazy czy ściągające raporty z tych inteligentnych lamp. To też jest protokół, który ma, będzie się o nim dużo mówić w kontekście smart grida, czyli no wszystkiego związanego z dostarczaniem energii, pomiarem energii. Do 2020 roku Unia Europejska wymaga wprowadzenia inteligentnych liczników energii we wszystkich krajach członkowskich. W związku z tym oczywiście wielu producentów próbuje dostarczyć technologię do tych inteligentnych liczników. Natomiast SixLowPan, dlatego że jest otwarty, dlatego że jest multihopowy, że może być meshem i dlatego że jest bardzo bezpieczny, w szczególności to jest na dzisiaj ze znanych mi jedyny protokół, który umożliwia rotację klucza. Czyli tu możemy normalny protokół Key Exchange, na przykład IKE-V2 uruchomić i on będzie działał na SixLowPanie. Czyli dlaczego rotacja klucza jest taka ważna? Dlatego że jak mamy taki Things, który chce podpisywać cyfrowo i kodować transmisję, no to w nim w środku gdzieś jest ten klucz, tak, którym on tą transmisję szyfruje. I oczywiście takie urządzenie ktoś może ukraść i może go zacząć pod mikroskopem rozbierać i prędzej czy później ten klucz z niego może wydłubać. I teraz możemy proces wydłubywania klucza utrudniać, nigdy go nie umożliwimy. Natomiast jeśli klucze szyfrujące w sieci nam rotują, to ktoś może zużyć tyle czasu na wydłubanie tego klucza, że w międzyczasie ten klucz w sieci się zmieni, więc ta sieć jest tak naprawdę wtedy trudna do złamania. Jeśli mamy klucze nierotujące, to prędzej czy później w zasadzie każda sieć będzie mogła być złamana klasycznym brute force'em. I ostatnia jakby zaleta stosowania SixLowPana w technologii, czy w ogóle w zagadnieniach Internet of Things, jest taka, że z poziomu aplikacji, która działa w takim urządzeniu, dysponujemy wszystkimi protokołami internetowymi i nie musimy mieć żadnego specjalnego tłumacza po drodze, który nasze pakiety tłumaczy na pakiety internetowe. Ja jestem w stanie w takiej SixLowPanowej czujce ruchu uruchomić sobie stąd połączenie na sokecie UDP z dowolnym serwerem IPsec, który jest gdzieś tam w świecie, i po prostu wysyłać dane na tym sokecie UDP. To nie wymaga niczego specjalnego po drodze. I teraz jak na tym zapnę IPsec-a, to też mam takie security end-to-end. Nie mam po drodze żadnej przesiadki z przepakowywania pakietów z jednego formatu na drugi. Po drodze musi być jedynie urządzenie, które nazywamy Border Gateway, które tak naprawdę zmienia częstotliwość na przykład z Wi-Fi na SixLowPan, natomiast sam pakiet nie jest zmieniany. Także jeśli chodzi o docelową wizję, to na pewno IPsec i SixLowPan ma szansę tutaj dużo zawojować, natomiast to jeszcze potrwa. Na dzisiaj to zoo protokołów jest na tyle duże, że jeszcze te różne zwierzątka sobie tam pożyją. No pytanie, na które już zacząłem odpowiadać, tak, który protokół zastosować w moim scenariuszu, w mojej aplikacji, i odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, to zależy. To zależy od tego, co chcemy zrobić. Jeśli chcemy uzyskać największy zasięg, czyli zrobić na przykład brelok do kluczy, który powoduje, że ze smartfona sobie te klucze namierzymy jak radarem, no to powinien być Bluetooth Low Energy, bo każdy smartfon to radio Bluetooth Low Energy w sobie ma, w związku z tym nie potrzebuje żadnej translacji po drodze. Jeśli chcemy mieć najwięcej feature'ów typu mesh autokonfigurujący się, wiele tam warstw aplikacyjnych i tak dalej, tu dobrym wyborem wydaje się być Zigbee.
Zigbee dodatkowo jest dość tanie, jeśli chodzi o sprzęt. Taki transceiver Zigbee, jak w żarówce Philipsa, to jest koszt na poziomie 10 zł. Tak? Trzeba do tego trochę software'u dołożyć, żeby tam to uruchomić, ale hardware jest tani. Jeśli chodzi o kompatybilność z istniejącymi urządzeniami, no to zdecydowanie najwięcej urządzeń jest na Z-Wave'ie. Wadą Z-Wave'a dużą jest to, że to jest protokół pod NDA-em, kontrolowany przez jedną firmę. Trzeba zostać członkiem Z-Wave Alliance, co się robi wyciągając z kieszeni 7000 dolarów rocznie na opłatę członkowską i wtedy już można sobie na Z-Wave'ie, dostajemy wtedy dopiero specyfikację, podpisując wcześniej NDA i możemy sobie Z-Wave'a implementować. Jeśli chodzi o wydajność energetyczną, czyli jeśli chcemy zbudować urządzenie, które jak najdłużej żyje na minimalnej ilości energii, to zdecydowanie Enocean pod tym kątem został zaimplementowany, no i bezpieczeństwo, o tym mówiłem, to SixLowPan. Czas pewnie przekroczyłem, bo to mi się zawsze przytrafia, natomiast myślę, że kompletnie nie zanudziłem Was. Jeśli macie więcej pytań, to zapraszam po zakończeniu.